Jak ludzie dowiadują się, że jestem organizatorem TEDxa, bardzo często wywiązuje się taka rozmowa. Ja mówię, że organizuję, oni mówią, super, chciałbym wystąpić kiedyś na TEDxie. Ja mówię, spoko, to porozmawiajmy o tym, bo ja decyduję o programie. Na co mam odpowiedź, nie, wiesz co, nie czuję się wystarczająco dobrym mówcą. I w tym ostatnim zdaniu zawierają się aż dwa mity, które tyczą się TED-a i TEDxów. I właściwie w dwóch ostatnich słowach. Rozłóżmy sobie to na części pierwsze. Dobry. Czy na TEDxie i TEDzie występują dobrzy mówcy? To jest takie wrażenie, że tak jest. Ale większość osób, które wchodzą na tę scenę, one wcześniej nie są dobrymi mówcami. Wszyscy prelegenci są przygotowywani do wystąpień. I to tworzy taką iluzję tego, że oni naturalnie są dobrzy i zawsze występują rewelacyjnie. Ale nie. I drugie przekonanie z tym mówcą. Ludziom się wydaje, że TED i TEDx wybierają mówców. Ale to też nie jest prawda. Mamy hasło Ideas Worth Spreading, pomysły warte rozpowszechniania. To pomysły są wybierane, a nie mówcy. No ale dobrze. Mamy te mity i ja w tym przemówieniu chciałbym wam opowiedzieć trochę o tym, jak właśnie wystąpić na TEDxie. Chciałbym, żeby to była taka swoista checklista tego, co trzeba zrobić. Natomiast od razu mówię, że to nie jest łatwe, chociaż z drugiej strony wcale nie jest trudne. I myślę, że domyślicie się dlaczego. Ale po co w ogóle wystąpić na TEDxie? Bardzo dużo ludzi ma zły powód. Bo chcą zyskać sławę, bo chcą zdobyć prestiż, chcą wystąpić na TEDxie, bo to jest teraz takie fajne. Jak się jest mówcą, to trzeba mieć w swoim portfolio wystąpienie na TEDxie. Ale to nie jest dobry powód. I żeby wam powiedzieć, jaki powinien być ten prawdziwy, to trochę wam powiem najpierw jeszcze o TEDzie i TEDxie. Więc TED stworzył kilka lat temu, w 2009 roku, właśnie program lokalnych konferencji TEDx, niezależnie zorganizowanych wydarzeń TED. I na takim jesteśmy teraz. One się odbywają na całym świecie, jak widzicie, jest ich mnóstwo. I właściwie to odbyło się ich przez ostatnie 8 lat około 22 tysiące. W tej chwili odbywa się średnio 10 wydarzeń dziennie na całym świecie. Dzisiaj jest tylko dzisiaj 19. Więc jest naprawdę tak olbrzymi ten ruch, że ciężko sobie to nawet wyobrazić. Wygenerowano 100 tysięcy przemówień na wszystkich tych wydarzeniach. I jakbyście je chcieli wszystkie obejrzeć, musielibyście poświęcić prawdopodobnie około 3 lat. I podejrzewam, że po tych 3 latach musielibyście poświęcić kolejne 3, żeby nadrobić zaległości wygenerowane. I wszystkie te przemówienia były wyświetlone prawie 2 miliardy razy. Próbujemy dogonić gościa z Gangnam, ale na razie się nie udaje. I jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że ten ruch jest tak olbrzymi? Bo organizatorzy TED-a i TEDxów zawsze próbują stworzyć wyjątkowe doświadczenie. I te TEDxy są zazwyczaj bardzo wyjątkowe. Te TEDxy, które są organizowane w górach, niższych, wyższych, na Antarktydzie, w starych greckich teatrach, w CERNie. Są też na Burning Manie TEDxy. TEDxy, które organizowane są w więzieniach i tam mówcami i uczestnikami są więźniowie. Albo był TEDx, który był na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku, łącząc społeczności z obu stron tego płotu. Ja zrobiłem TEDxa, który był w formie musicalu, a teraz jesteśmy na TEDxie w formule DIY, co w ogóle też jest bardzo ciekawym pomysłem. Ale co takiego jest najważniejszego w tym wszystkim? Bo może się wydawać, że to idea. I ja nawet często mówiłem, że prelegenci, mówcy są pewnym pretekstem do tego, żeby zaprosić tych wspaniałych ludzi na widownię. I to wy jesteście tutaj najważniejsi. Idee, okej, bez nich nie będzie konferencji. Ale wy jako uczestnicy macie moc, która tym ideom jest potrzebna. No zastanówmy się, w 2016 roku było tyle TEDxów na świecie. Jakby przyjąć, że średnio jest 100 osób na TEDxa, to wychodzi nam tyle osób, które potencjalnie mogą być ambasadorami idei. I to dla tych osób jest tworzone doświadczenie TEDxa, dlatego że to wy tworzycie pewną społeczność, która ma moc rozpowszechniania pomysłów. I to jest ten powód,
W momencie, jak jesteście mówcami na TEDxie, a tak na dobrą sprawę na prawie że dowolnej konferencji i wygłaszacie swoje przemówienie, opowiadacie o pewnej idei, to głównym powodem było to, że chcecie, żeby ta idea się rozpowszechniała. Żeby inni ludzie też o niej usłyszeli, żeby podawali ją dalej, może żeby coś z nią zrobili konkretnego. A to, że ktoś stanie się przy okazji super ekspertem, zyska sławę, prestiż, fajnie, ale to jest rezultat. To nigdy nie powinna być pierwsza motywacja. Ja wyszczególniłem takie trzy kroki, które są potrzebne do tego, żeby na TEDxie wystąpić. Może się wydawać, że to jest proste. Dla niektórych będzie. Pierwszy to jest to, że trzeba mieć pewną ideę. Mieć o czym opowiedzieć. Później dać się znaleźć. A jak już dacie się znaleźć, no to ostatnim krokiem jest oczywiście przemówienie. Ten ostatni krok jest chyba najłatwiejszy, powiem wam. No ale dobra, co z tą ideą? Według mnie nie powinno się na siłę szukać, że co ja mam do powiedzenia? Mam, będzie to. Nie. Chodzi o to, żeby być dobrym w tym, co robicie, mieć pewną pasję, dążyć do czegoś, rozwijać swoje zainteresowania i ta idea pewnie się znajdzie. Albo ktoś stwierdzi, że ta idea jest słuszna. I wszystkie kategorie przemówień, ich jest bardzo dużo, dużo tematów, na które przemówienia na TEDxie są. Można je zawęzić do takich czterech kategorii. Pierwsza z nich, coś nowego. Coś, o czym ludzie nie słyszeli wcześniej. Potem coś niezwykłego. Coś, co robi na przykład mało ludzi, na przykład w przemyśle kosmicznym bardzo mało ludzi pracuje i inni ludzie potencjalnie chcieliby posłuchać, jak to jest, bo to jest ciekawe. Można też zrobić wystąpienia artystyczne i jak najbardziej i na TEDxach, i na TEDzie się takie zdarzają. Albo można opowiedzieć o czymś z nowej perspektywy. Coś, co ludzie już znają, ale przez to, że spojrzycie na to w inny sposób, to jest to dodatkową wartością dla publiczności. A co zrobić, żeby dać się znaleźć? No, może to być bardzo proste, bo możecie po prostu pójść do organizatorów i powiedzieć, hej, chcę zrobić przemówienie. Ale nie zawsze będzie to najlepsza opcja. Więc przede wszystkim warto pomyśleć o tym, że TEDxy są lokalne i w momencie, jak wy jesteście na przykład z Katowic albo tutaj ze Śląska i macie TEDx Katowice, to to powinno być pierwsze wydarzenie, do którego wy idziecie. To jest wasze lokalne tutaj, najłatwiej wam się będzie dostać. I warto rozmawiać z ludźmi, stosować tak zwany networking, bo jak poznajecie nowych ludzi, no to macie szansę też, że oni was będą polecać, a na wydarzeniach takich jak to, tutaj są organizatorzy wszędzie, możecie z nimi rozmawiać i łatwiej jest dostać się jako mówca na wydarzenie, jak znacie organizatora. I absolutnie nie chodzi mi tu o żadną korupcję czy coś, tylko jesteście w stanie porozmawiać z nimi na żywo i pokazać swoją pasję. W mailu tego nie pokażecie. Albo będzie bardzo ciężko to pokazać. Możecie też pokazywać się jako ekspert w różnych mediach, w internecie i to też może zwrócić uwagę organizatorów, mogą was zaprosić. Albo możecie występować na innych konferencjach, gdzie też właśnie was, o was usłyszą. To wszystko wygeneruje bardzo pozytywny PR, który, dzięki któremu właśnie i organizatorzy o was usłyszą, i inne osoby. I bardzo często zdarza się, że organizatorzy TEDxów na swoich stronach internetowych mają formularz. I przez ten formularz właśnie można zaaplikować, żeby zostać mówcą. Albo lepiej, ktoś zaaplikuje za was. I to nawet nie w sytuacji, gdzie powiecie, ej, sorry, zaaplikuj za mnie, żeby mnie wybrali. Tylko jak robicie naprawdę dobrą robotę, to ktoś was zauważy i ktoś powie, że hej, ta osoba robi świetne rzeczy, powinna wystąpić na TEDxie. Z mojego doświadczenia wynika, że prędzej zapraszam osoby, które ktoś zgłosił, niż osoby, które zgłaszają się same. No ale okej. Najważniejszy tak naprawdę jest mindset. To jak podchodzicie w ogóle do tego. Bo jeżeli waszym celem będzie to, żeby właśnie zyskać sławę, prestiż i wystąpić na TEDxie, móc się tym pochwalić, to prawdopodobnie to zostanie dostrzeżone przez organizatora. Bo to jest wtedy takie sztuczne, trochę na siłę. Ja odmówiłem wielu osobom, które chciały wystąpić, bo widziałem, że tutaj chyba nie chodzi o rozpowszechnianie idei. Więc chodzi o to, żeby myśleć właśnie w tej kategorii, że ludzie usłyszą o tym, co mam do powiedzenia i będą przekazywać to dalej i coś dalej się zadzieje, a nie, że ja będę sławny. No i potem mamy przemówienie. Krok, który chyba jest najprostszy,
aczkolwiek wcale nie jest taki prosty. I pierwsza rzecz jest taka, że trzeba przełamać strach przed przemówieniem. Nie wiem, czy wiecie, ale więcej ludzi boi się przemawiać niż śmierci. Co jest bardzo absurdalne. I dobra wiadomość jest taka, że z tym strachem można jak najbardziej walczyć. I to w ogóle polecam. Da się, da się. Naprawdę. Trzeba tylko trochę poćwiczyć i można powstrzymać. To jest druga ważna rzecz. Być sobą. Wiecie, te TED-talki, które były najczęściej wyświetlane, są od mówców, którzy są sobą na scenie. Oni wychodzą i po prostu rozmawiają z publicznością. I to jest fajne, jak można mieć taki ton konwersacyjny, że my prowadzimy rozmowę. Znaczy wiadomo, że ja mówię do was, ale używam takiego tonu i takiego w ogóle języka ciała i takich słów, jakbym używał w rozmowie. Ja tak rozmawiam z ludźmi, jakbyście się zastanawiali. Bardzo cenne jest przygotowanie oczywiście też. I to jest dosyć kompleksowe. Tutaj można zrobić naprawdę bardzo dużo rzeczy. I tak jak mówiłem, na TEDzie i na wielu TEDxach też są specjalni trenerzy przemawiania, którzy przygotowują mówców do ich wystąpień. Dzięki temu nie musicie sami się martwić o to, żeby się przygotować. Ale są też rzeczy, które można zrobić samemu, nawet jeżeli nie ma takiego trenera. Pierwsze to zastanowić się, do kogo mówicie. To jest bardzo ważne, bo inaczej będziecie mówić do dzieci w podstawówce, a inaczej na przykład do informatyków. Tak samo wy, na przykład jesteście ze Śląska i jakbyście mieli przemawiać w Warszawie i opowiadalibyście historię o tym, jak to ktoś ukradł wam koło, to pewnie wasi słuchacze by się zastanawiali, że co to za głupi złodziej, że nie ukradł całego roweru, nie? Więc trzeba wiedzieć, do kogo się mówi, żeby odpowiednio trafić do tej publiczności. I oczywiście jest szereg pewnych technik, które można wykorzystać do tego, żeby to przemówienie było bardziej angażujące, żeby ludzie chętniej go słuchali. I jedną z takich technik jest storytelling. I wy słuchacie, oglądacie i czytacie historię praktycznie codziennie, bo oglądacie filmy, czytacie książki, komiksy itd., itd. Więc wiecie, jak się buduje historię, przynajmniej podświadomie. Ale dam wam pewien framework tego, jak można zbudować historię. On jest bardzo prosty. Tych frameworków jest oczywiście bardzo dużo, natomiast ten jest taki mega prosty i myślę, że najłatwiej go przekazać w 18 minutach. Więc mamy pewną rzeczywistość. Chodzi o to, żeby opisać to, co jest, jakaś obecna sytuacja. I w tej sytuacji znajduje się jakiś bohater. W tym wypadku jest to młody chłopak. Potem w drugim kroku następuje pewna eksplozja. Coś się dzieje, jest jakaś transformacja. W tym wypadku chłopak traci rodziców. I w wyniku tej eksplozji właśnie bohater się w jakiś sposób zmienia. I tu myślę, że już się domyślacie, że w nowej rzeczywistości on jest inny, odmieniony. I jest pewien kontrast między nową rzeczywistością a tą poprzednią rzeczywistością. I to jest też coś, co Nancy Duarte w swoim przemówieniu na jednym z TEDxów też opisywała. Mówiła o tym, że strukturą świetnych przemówień jest to, żeby najpierw mówić o tym, co jest, i to jest ta rzeczywistość, a potem mówić o tym, co będzie, i to jest ta nowa rzeczywistość. I ten skok, który mamy pomiędzy tymi dwoma etapami, to jest ta eksplozja, ta transformacja. I im większy kontrast między tymi dwoma elementami, tym większa moc tej wizji, tego, co będzie. I to warto powtórzyć kilka razy, co jest, co będzie i zakończyć wielką wizją. Więc to ten schemat opowiadania historii jak najbardziej wpisuje się też w pewien schemat w ogóle wygłaszania przemówień. I historie wcale nie muszą być długie. Zobaczcie, ta historia ma tylko 6 słów, a chwyta za serce. No dobrze, ale opowiadanie historii jest tylko jednym z narzędzi, które można wykorzystać. Oczywiście są inne i są też pewne zasady, którymi warto się kierować. Pierwsza, nie stosować dygresji. Bardzo często, jak się jest na scenie, to przychodzi taki moment, że coś fajnego mi przyszło do głowy, powiem to teraz. Nie, jak nie macie tego przećwiczonego, to lepiej to powstrzymać, bo dygresje najczęściej powodują rozwleczenie materiału i zmarnowanie czasu, a czas jest takim drugim punktem. Jak macie określoną ilość czasu, to lepiej się go trzymać i go nie przekroczyć.
Więc na TEDzie, na TEDxie najczęściej macie 18 minut maksymalnie. Natomiast zdarza się, że jest mniej tego czasu. I trzecia zasada, która jest najważniejsza, to jest dać wartość swojej publiczności. To jest absolutnie najważniejsze. Bo nigdy nie występujecie dla siebie. Nie chodzi o to, żeby połechtać swoje ego. Chodzi o to, żeby dać wartość ludziom, którzy was słuchają. I owszem, chodzi o to, żeby rozpowszechniać ideę, tak, to jest też wasz cel, ale jeżeli nie dacie wartości publiczności, to publiczność tych idei nie będzie rozpowszechniać. Nie będzie do tego skora. Więc wartość dla publiczności jest szczególnie ważna. I warto zadawać sobie właśnie takie pytanie na etapie przygotowań. Od strony publiczności zastanowić się, dlaczego to jest dla mnie ważne? Dlaczego to jest ważne dla mojej publiczności? I jeżeli macie wątpliwość co do jakiejś treści, zadajcie to pytanie. Jeżeli nie potraficie odpowiedzieć, to znaczy, że tą treść warto wyrzucić. I potem, jak już macie gotową treść, zróbcie sobie próby. Wiecie, ja przed tym przemówieniem też robiłem próby. I w pierwszej mojej próbie wyszło mi 26 minut. No i co? Od razu wiedziałem, że muszę mówić szybciej, tak? Niekoniecznie. Lepiej wyciąć jakiś materiał. No to powycinałem i oczywiście ograniczyłem czas. Myślę, że się zmieszczę w 18. Więc próby są bardzo ważne do tego, żeby określić, ile czasu zajmie wasze przemówienie, ale też po to, żeby zbudować sobie pewnego rodzaju słownik przemówienia. Bo dopóki nie wygłosicie tego przemówienia na głos, to wy nie wiecie, jakich słów użyjecie i będziecie musieli się zastanawiać nad tym na scenie. Ja wiem, że to się może wydawać błahe i że no, co to za problem, przecież znam język polski, to będę po prostu mówił. Ale jak się już tutaj stoi, to jest troszkę gorzej. Więc lepiej zrobić próbę, żeby wiedzieć, jakich słów używać. Nie uczyć się na pamięć, ale znaleźć przynajmniej jedną ścieżkę dojścia do końca swojego przemówienia. I jak to wszystko zrobicie, to właśnie tą nagrodą w przemówieniu będzie to, że wasz pomysł będzie się rozpowszechniał i ludzie o nim usłyszą. I chciałem zakończyć historią tej pani. Pewnie znacie Monika Lewiński. Monika Lewiński występowała kilka lat temu na TEDzie, ale prawie do tego nie doszło. Prawie nie doszło do tego, dlatego że kilka razy chciała się wycofać z tego. I Monika Lewiński jest kobietą, która przez lata była szykanowana, wytykana palcami. Śmiano się z niej i zarówno w świecie prawdziwym, i w internecie, i w mediach. No, nie zazdroszczę jej sytuacji. Naprawdę miała ciężko. I między innymi dlatego chciała się wycofać, bo nie czuła się wystarczająco pewna siebie. Myślała, że też zostanie wyśmiana, a nie chciała powtarzać tego doświadczenia. Natomiast ostatecznie udało jej się wystąpić. I wystąpiła oczywiście stosując mnóstwo różnych technik, które pomagają zbudować swoją pewność siebie na scenie. Ale jedna technika, jak dla mnie, była wyjątkowo szczególna. Monika Lewiński nie wygłosiła tego przemówienia dla siebie. Nie wygłosiła go nawet dla ludzi, którzy byli na sali i słuchali jej na żywo. Ona wiedziała, że to przemówienie będzie nagrane, trafi do internetu i ona to przemówienie wygłosiła dla ludzi takich jak ona. Dla ludzi, którzy też są szykanowani, którzy są wręcz na granicy i chciała im dać nadzieję na to, że spoko, będzie dobrze. Nie macie się czego bać. Ja sobie poradziłam, też możecie sobie poradzić. I jak widzicie, ma podeścik, na którym miała notatki i na szczycie każdej kartki napisała "This matters". To ma znaczenie. I ja wam życzę, żeby wasze przemówienia dla waszej publiczności zawsze też miały znaczenie i te, których dzisiaj będziecie słuchali również. Dziękuję.